Od poniedziałku będzie można korzystać z pilskich kąpielisk. Płotki i piaszczyste są już przygotowane na przyjęcie pierwszych plażowiczów, ale ten sezon będzie trochę inny niż poprzednie. Z uwagi na sytuację epidemiczną, wypoczywający będą musieli dostosować się do zaleceń sanitarnych. Trzeba robić to, co jest nakazane, wiadomo. Wodą, no na pewno byłby to parawan. Będę unikała pewnie tłumu. Będę gdzieś tam na poboczu po prostu leżakowała z córką. Główny inspektor sanitarny zaleca zachowanie dwumetrowego dystansu społecznego na plaży i w wodzie, jak również podczas wchodzenia na teren kąpieliska. Na każdą osobę mają przypadać 4 metry kwadratowe plaży. My oczywiście ani ja, ani pracownicy ośrodka i płotki, i piaszczyste nie będziemy reagowali w sposób taki, że będziemy rozdzielali kogoś. To wszystko musi być na zdrowy rozsądek i pozostawiamy to w gestii państwa. Kąpieliska będą jednak kontrolowane przez służby sanitarne i policję. Nie trzeba będzie mieć na plaży zakrytych ust i nosa. Nie zaleca się także stosowania maseczek podczas kąpieli w wodzie. Natomiast podczas kaszlu i kichania należy zasłaniać twarz. Jeżeli obok już ktoś będzie i ten dystans nie będzie zachowany, to na chwilę obecną muszą być zasłonięte nos i usta. Przy wejściu na teren kąpieliska, w przebieralniach i toaletach będą stały pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk. Pilski sanepid zbadał już jeziora w powiecie. Są one zdatne do kąpieli.